Ojciec był doktorem praw i również ukończył ekonomię i zajmował się problemami ekonomicznymi. Widział we mnie przyszłości nie prawnika, tylko ekonomistę. Twierdził, że będę studiował jakąś szkołę handlową w Brukseli, która wówczas była bardzo specjalistyczna w zakresie handlu międzynarodowego i tak widział moją przyszłość przed wybuchem wojny. Ja już wtedy byłem oporny. Nie nęciła mnie Bruksela, tylko chciałem iść na prawo. Wstąpiłem do podziemnego harcerstwa. Zwerbował mnie mój przyszły drużynowy, podchorąży Lech, bo taki miał pseudonim. Miałem za zadanie, po złożeniu przysięgi, zorganizować zastęp zwiadowczy, którego celem będzie inwigilacja gestapowców, donosicieli, domniemanych donosicieli i kolaborantów. Becker, Drzyzga, nazwisko polskie, przedwojenny polski podoficer służby stałej w Wojsku Polskim, wyjątkowy okrutnik. To potem, jak trafiliśmy na gestapo, to akurat ci inwigilowani przeze mnie jak gestapowcy mnie bili. I byłem przesłuchiwany właśnie przez Drzyzgę, przez Beckera. No takie są zbiegi okoliczności. W roku 1951 podjąłem dyskusję publiczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, kiedy rozważany był problem przestępstwa. Dlaczego powstają przestępstwa, skąd one są, jak je likwidować. I wówczas były dwie możliwości. Albo prezentowanie linii marksistowskiej, że jak znikną klasy i będzie komunizm, to nie będzie przestępstw. I druga alternatywa, przepraszam, nie alternatywa, tylko druga możliwość, to wówczas, kiedy uwzględnia się doktrynę chrześcijańską, że zło jest przyrodzone w naturze człowieka, którą należy zmieniać, ale która tkwi w osobowości człowieka jako takiego. Cała etyka przecież zmierza w tym kierunku, żeby nas ograniczać. Bo etyka to jest przecież ograniczanie naszych popędów, nad którymi gdybyśmy nie panowali, to byłby przecież nieprawdopodobny chaos i tragedia w społeczeństwie. No więc w taki sposób dotarłem do adwokatury. Chciałem bronić ludzi. Wydaje mi się, że zawód prawnika, zawód adwokata w szczególności, jest zawodem wybitnie humanistycznym. Człowieka trzeba zrozumieć, żeby go osądzić. Trzeba go rozumieć, żeby go skazać. I trzeba go rozumieć może w dwójnasób, żeby go bronić. Pierwszym moim patronem był adwokat Kazimierz Buchała, profesor prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Człowiek o poglądach zdecydowanie lewicowych, oczywiście członek partii, a moje poglądy były akurat w 100% odwrotne. Muszę powiedzieć, że to zasługa chyba wyeksponowanej tolerancji krakowskiej, że poglądy nie muszą dzielić ludzi, choć każdy pozostaje przy swoim. Jak w niezbyt dobranym małżeństwie, każdy myśli co innego, a jednak ono trwa. A po drugie nasz zawód uczy tego, że prezentuje się często odmienne przeciwko sobie poglądy, co nie przeszkadza pozostawaniu w dobrych ze sobą stosunkach. I moim drugim patronem był pan mecenas, dziekan Stefan Kosiński,
Człowiek, który był najwybitniejszym adwokatem okresu powojennego, jak chodzi o adwokaturę polską, krakowską. Człowiek, który, kiedy obchodzone było odnowienie 50-lecia, 50-lecie odnowienia doktoratu pana mecenasa Kosińskiego i pana mecenasa Kazimierza Ostrowskiego, zresztą też bardzo wybitnego adwokata krakowskiego, to wówczas w trakcie tej całej uroczystości, która odbywała się w kolegium, nie w kolegium, przepraszam, w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego, ówczesny dziekan Wydziału Prawa, profesor Bartel, zwracając się i wygłaszając laudację na cześć obu doktorantów, powiedział panu mecenasowi Kosińskiemu: dzięki panu adwokatura odzyskała godność funkcji dziekana. Ustawa z 1932 roku była korygowana w roku 1938 przez pana ministra Grabowskiego, który tym się wsławił, że był oskarżycielem jako prokurator w procesie brzeskim, kiedy opozycja przedwojenna, czyli działacze opozycyjni w stosunku do sanacji, byli wtedy sądzeni łącznie z Witosem i skazani na karę bezwzględnego więzienia. Stąd Witos na emigracji. I oskarżał tak skutecznie, że wszyscy oskarżeni zostali skazani. I w nagrodę za to pan minister, pan prokurator Grabowski został ministrem sprawiedliwości. No więc pan minister Grabowski oczywiście wprowadził ustawę, która jak gdyby to dotyczyło to z roku 1963. Ale tu może rzeczywiście, skoro powiedziałem o ministrze Grabowskim, to powiem o twórcy. Ustawy z roku 1963 o panu wiceministrze Zawadzkim, bo tak się nazywa. Otóż to takie dążenie było to samo. Zmniejszyć resztki samorządu adwokackiego, adwokatura zachowała przez cały czas komunistyczny samorząd, bardzo okrojony, bosy, ubogi, mało znaczący, ale jednak on trwał. Znaczne, bardzo znaczne ograniczenie samorządu adwokackiego. Interwencja ministra ogromna. Praktycznie niewiele więcej jak to, że zachowano nam postępowanie dyscyplinarne i zachowano, aż się dziwię, że tego nie robił ustrój komunistyczny, a to się dzieje teraz. Zostawił nam przyjmowanie i egzaminowanie bez nadzoru. Można się było w ostatniej instancji, dopiero poza instancjami samorządowymi, odwoływać do ministra. Ale decyzje zapadały bez kontroli. Co zrobić, żeby adwokatura miała jak najmniej samorządności? I tak jak lekarzy trzymano krótko, a w adwokaturze wprowadzono taryfę tak zwaną, taksę adwokacką, gdzie określono, jaką kwotę może najwyżej adwokat pobrać. Kwoty były takie, że niewiele, dla niektórych czynności, niewiele się różniło od dobrego napiwku. I zarówno w odniesieniu do lekarzy, jak i w odniesieniu do adwokatów, jak i notariuszy, którzy byli rzeczywiście świetnie wynagradzani w warunkach przedwojennych, a i zaraz po wojnie też, i po odzyskaniu niepodległości też. Teraz to się trochę zmieniło. Otóż wszyscy ci ludzie otrzymywali tak skandalicznie niskie wynagrodzenia. Wobec tego u nas wprowadzono jako karę, jeżeli adwokat wziął poza ustaloną taksą jakiekolwiek pieniądze, nawet symboliczne.
był karany jedną karą. Karą śmierci. To znaczy wydaleniem z adwokatury raz na zawsze, bez możliwości powrotu. Wtedy się miało na wodzy, na krótkiej wodzy, każdego adwokata. Jak się miało na krótkich wodzach także lekarzy. Ta ustawa właśnie z jednej strony odbierała samorządowi bardzo dużo jego uprawnień, zarazem zaostrzała postępowanie dyscyplinarne, no i wprowadzała ten śmiercionośny przepis, który powodował tę niewspółmierną w stosunku do przewinienia kary. Zjazd był nieformalny, ale w tamtych warunkach władza doszła do wniosku, że nie warto zadzierać z jeszcze jednym środowiskiem, jak tu strajk, tam strajk, ówdzie strajk. Wyraziła zgodę na nieoficjalny, czyli nie mający skutków prawnych, zjazd adwokatów, bo to tak się formalnie nazywało. Zjazd ogólnopolski, zjazd adwokatów w Poznaniu. To był początek roku 1981, czyli już dużo swobód, ale jeszcze nie okres konfrontacji. To był 3-4, o ile pamiętam, styczeń 81. O zjeździe to można mówić ówczesnym bardzo dużo. Niezwykle podniosła atmosfera, dużo patosu, ale podanego w dobrej formie, w dobrym stylu. Gorącość obrad, znakomite wystąpienie, niezwykle emocjonalne, niezwykle krytyczne wobec ustroju komunistycznego jednej z pań sędzi Rejonowego Sądu w Poznaniu. Nieprawdopodobnie odważne i śmiałe. Otrzymała największą burzę oklasków. Burzę. Może mało, może orkan. Otóż ten wspaniały zjazd powołał komisję legislacyjną dla opracowania nowej ustawy. Zostałem wybrany do tej komisji. I nie przechwalając się, byłem jednym z aktywniejszych członków tejże komisji. W ciągu 2 miesięcy, pracując naprawdę bardzo intensywnie, stworzyliśmy twór, którego kształt w zasadzie niewiele się zmienił, aczkolwiek były dokonane również poprawki, także w zakresie stylistyki legislacyjnej. Ustawa z pewnymi zmianami trafiła do Sejmu. W Sejmie nastąpiły poprawki zmniejszające nasze zamiary i ciągoty. Ale i tak była to ustawa najbardziej liberalna ze wszystkich ustaw o adwokaturze istniejących w całej Europie, włącznie z Unią wówczas Europejską jeszcze nie, ale już z Związkiem Państw. Miałem taki przenośny telewizorek malutki, gdzie obraz, prawda, był wielkości pięści, ale można było coś widzieć, można było usłyszeć. No i były obrady wtedy plenum partii, związane ze strajkiem gdańskim. I ważyły się losy, jak to plenum rozstrzygnie ten dylemat. Na siłę czy ugodowo? No oczywiście ogromna radość, kiedy Wałęsa podpisuje tym swoim wielkim długopisem porozumienie gdańskie,
radość, która się powiększa z każdym dniem, bo coraz więcej swobody. Już Gazeta Krakowska nie jest tym obrzydliwym newsem, który jest głosem Komitetu Wojewódzkiego, tylko jest czytaną gazetą, a potem rozczytywaną, a potem gazetą, która mówi prawdę i nic więcej. No i wybucha strajk. Chłopski strajk w Bieszczadach. I potem, niedługi czas potem, on się przenosi i powstaje strajk rzeszowski. I w czasie trwania tego strajku rzeszowskiego do mnie i do mojego kolegi i przyjaciela, pana mecenasa Jerzego Stafila, zwracają się chłopi z prośbą o udzielenie pomocy, o pomoc w pracy związkowej. Można było odmówić? Pamiętam te słowa z piosenki chyba Kaczmarskiego, a może nie, o które były później, ale które właściwie doskonale oddają ówczesny nastrój. A cóżeś ty wtedy robił, tato? I takie było społeczeństwo. No więc zgodziliśmy się, bierzemy udział jako doradcy w strajku rzeszowskim, pertraktujemy, porozumienie zostaje zawarte ku ogromnemu niezadowoleniu biura politycznego partii rosyjskiej. Jedyny związek zawodowy, który wówczas powstaje, zostaje przez nich określony jako kontrrewolucyjny. Solidarność